Dziś opowiem o rozwiertaku stożkowym MK4. Jest to rozwiertak, ten co widzicie tutaj w ręku, taki specjalny. Za pomocą tego rozwiertaka możemy wykonać sobie dobrze, precyzyjnie otwór pod taki kon, pod takie wiertło na przykład. I wtedy to wiertło będziemy mogli sobie, wbijając go, zamocować w takim stożku. Wykonując taki otwór, musimy najpierw tak, zmierzymy sobie najpierw tutaj, jaki rozwiertak ma siedlicę na początku, około 20 mm. I wtedy wiercimy takim najpierw wiertłem Fi20, później roztaczamy lekko sobie stożek, zostawiając oczywiście na datek, żeby sobie rozwiercić rozwiertakiem. Później chwytamy tu za końcówkę kwadratową pokrętłem specjalnym i podpieramy na końcu kłem, żeby nam się nie, żeby ten rozwiertak był idealnie w osi, i wtedy smarując delikatnie rozwiercamy na wolnych obrotach. Rozwiertak taki ma zbieżność 1 stopnia 26 minut i 16 sekund. Ten z kolei rozwiertak ma zbieżność 1 do 50. Tak jak na przykład tutaj ma 8 mm, to na 50 mm będzie miał średnicę 9 mm. Zobaczcie, jaka różnica jest między takim a takim rozwiertakiem. W wypadku tego rozwiertaka, to jeszcze raz powtórzę, 1 stopień 26 minut i 16 sekund. To jest oczywiście kąt na jedną stronę. To jest rozwiertak MK3. Dziękuję bardzo.